Witam, nazywam się Piotr Makarewicz, jestem specjalistą do spraw instalacji gazowych w firmie Alex. Dzisiaj chciałbym przedstawić nasz nowy produkt, jakim jest wtryskiwacz Super B. Jest to nowej generacji wtryskiwacz, który niejako na doświadczeniach i pozytywnym odzewie z rynku powstał na bazie wtryskiwacza Barracuda. Dziś chciałbym skupić się tylko i wyłącznie na empirycznych rzeczach dotyczących wtryskiwacza, tak żeby nie wchodzić w tematy domniemanych rzeczy, tylko empirycznych testów. Takie testy możemy przeprowadzić na naszym urządzeniu, które również jest produkowane przez firmę Alex. Każdy może sobie zakupić i takie same porównanie wykonać na naszych wtryskiwaczach lub na innych. To, co przedstawię, będzie pokazywało dokładnie, jak działa wtryskiwacz, jak się zachowuje i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Czyli nie będziemy używać, że jest szybki, jest super wydajny, tylko powiemy co i dlaczego. Oczywiście w jak największym skrócie. Teraz przejdźmy już do przedstawienia produktu na podstawie wykresu. Prezentację naszego nowego produktu rozpoczniemy od przedstawienia najistotniejszych parametrów wtryskiwacza oraz od czego zależą te parametry i dlaczego są tak istotne w działaniu. I w tym momencie chciałbym przedstawić wykres parametrów pracy i zakresu pracy wtryskiwacza Barracuda. Jest to liniowy zakres pracy wtryskiwacza, prawie liniowy, dlatego że zakres pracy wtryskiwacza składa się na czas otwarcia wtryskiwacza, który mamy tutaj, oraz czas, w którym wtryskiwacz osiąga liniowy zakres pracy, czyli jest to tutaj. I tak naprawdę praca liniowa wtryskiwacza jest to ten zakres. Tylko i wyłącznie. Jeżeli byśmy spojrzeli w ten sposób, że wtryskiwacz pracuje tylko w tym zakresie liniowo, tak naprawdę zakres poniżej jest zakresem nieużytecznym. Czyli ten zakres jest nieużyteczny. Pomimo, że wtryskiwacz otwiera się dużo wcześniej, to jest zakres nieużyteczny, dlatego że nie możemy w tym momencie na takim wtryskiwaczu pracować poprawnie. Dlatego, że samochód musi otrzymać odpowiednią dawkę paliwa i w tym momencie, gdy dawka paliwa jest odpowiednia, zachowuje stabilność pracy, czyli stabilność mieszanki. Gdybyśmy zmusili wtryskiwacz do pracy w zakresie, gdzie jest nieliniowy, to wtryskiwacz pracowałby jakoby przeciw zachowaniu sterownika benzynowego. A to znaczy nie mniej, nie więcej, że sterownik, zwiększając dawkę paliwa, wydłużając czas wtrysku, oczekuje zwiększenia dawki tego paliwa. Natomiast jeżeli zmniejsza dawkę paliwa, oczekuje zmniejszenia dawki paliwa. W tym momencie, gdy wtryskiwacz zachowuje się w ten sposób, występuje zwiększenie dawki paliwa. Czyli wchodzimy w zakres pracy niestabilny. To było takie bardzo popularne zachowanie na starych wtryskiwaczach, gdzie samochód spadał na niższe czasy wtrysku, wtryskiwacze zaczynały pracować niestabilnie, nieregularnie, a nam to się objawiało jako praca silnika w formie takiej falowania obrotów. Tak? Kolokwialnie mówiąc, było to falowanie obrotów. Czyli tak naprawdę my chcemy zawsze pracować w tym zakresie użytecznym, liniowym. I to się właśnie nazywa liniowy zakres pracy wtryskiwacza, a wygląda on mniej więcej tak. Czyli to jest nasz użyteczny. Dla Barracudy jest to od czasu 1,9 milisekundy. Czyli tutaj mamy liniowy zakres pracy, tutaj mamy maksymalną wydajność, która w tym momencie dla Barracudy 120 wynosi 120. I ten zakres jest użyteczny i liniowy. Tutaj mamy taki tak naprawdę wycinek z pracy wtryskiwacza, bo wtryskiwacz nam pokazuje, że to jest tylko wycinek do 5 milisekund, ale bądźcie pewni, że do 20 milisekund on nadal jest liniowy, bo dlaczego ma nie być? My będziemy się opierać tylko na takim krótkim wycinku dla zilustrowania zachowania przepływu wtryskiwacza w zależności od czasu otwarcia i dawki gazu. Następnie, jeżeli wiemy, w jakim zakresie pracuje liniowo wtryskiwacz, możemy na taki wykres nałożyć wtryskiwacz inny. W tym przypadku na wykres tutaj widoczny Barracudy nałożymy wykres
wtryskiwacza Super B. I już w tym momencie widzimy, że wtryskiwacz Super B ma niższą wydajność. Czyli tutaj mamy wtryskiwacz o wydajności 120 barakudę, tutaj mamy dla porównania wtryskiwacz Super B o wydajności 115. Czyli tutaj mamy 115 Super B, tutaj mamy 120 barakudę. I tak, należy zauważyć, że wtryskiwacz Super B otworzył się dużo wcześniej. Czyli jeżeli mieliśmy do czynienia z otwarciem wtryskiwacza Barracuda z czasem 1,5-1,6 milisekundy, bo tak naprawdę tutaj się otworzył, a tutaj dopiero przy czasie 1,9 osiągamy dla wtryskiwacza Barracuda czas stabilny 1,9 milisekundy i następnie mamy liniową dawkę, to co mówiliśmy wcześniej, to dla wtryskiwacza Super B ten zakres no już jest dużo wcześniej, czyli pełne otwarcie wtryskiwacza następuje już z czasem 1,2 i 1,3 milisekundy, a liniowy zakres pracy rozpoczyna się z czasem około 1,6-1,7 milisekundy. I tutaj już widzimy znaczącą różnicę, czyli przy wydajności 115 wtryskiwacz Super B otwiera się po pierwsze dużo szybciej, ale również jest w stanie wprowadzić w liniową pracę wtryskiwacz również dużo szybciej. To właśnie można nazwać szybkością wtryskiwacza. To znaczy, nas tak naprawdę nie interesuje, jak szybko on się otworzy, tylko jak szybko osiągnie stabilną dawkę i jak będzie to niska dawka. To znaczy, malutka dawka, którą widzimy tutaj, na wtryskiwaczu Barracuda, to się znajduje w tym miejscu, czy to jest minimalna dawka, którą wtryskiwacz może dostarczyć dla pojazdu w najniższych partiach obrotowych, w najniższym obciążeniu. Mniej ten wtryskiwacz nie jest w stanie podać, chyba że zmniejszymy dyszę. Ale jeżeli zmniejszymy dyszę, automatycznie obniży nam się wydajność wtryskiwacza i już nie będzie wtryskiwaczem 120. We wtryskiwaczu Super B dawka wynosi dużo mniej, można powiedzieć o jakieś 25-30% minimalna, natomiast wydajność wtryskiwacza jest mniejsza tylko o 5, czyli mamy nadal wtryskiwacz 115, ale z dużo mniejszą dawką. I tutaj warto zaznaczyć, że jeżeli nie jesteśmy w stanie osiągnąć wtryskiwacza minimalnej dawki tam, gdzie jej potrzebujemy, bez zmniejszenia dyszy, to oznacza, że wtryskiwacz pracuje mniej dynamicznie i mniej liniowo. To znaczy, ten zakres liniowej pracy jest mniejszy. Dlatego współczynnik LFR takiego wtryskiwacza spada. Jeżeli wtryskiwacz ma większy zakres liniowej pracy, czyli tak jak tutaj mamy w przypadku Super B, on jest takiej długości, wtryskiwacz ma większy zakres liniowej pracy i może pracować w bardziej dynamicznym zakresie. Jeżeli chodzi o wtryskiwacz Barracuda, ten zakres pracy jest taki. Czyli tak naprawdę to jest ta główna różnica pomiędzy poszczególnymi wtryskiwaczami. To, jak skorzystacie z tego Wy, to już zależy od Was. Natomiast musicie wiedzieć o tym, że wtryskiwacz, który ma mniejszy zakres liniowej pracy, będzie wymagał większej korekcji dyszami lub też ciśnieniem gazu. Następnie chciałbym porównać te dwa wykresy, dwóch wtryskiwaczy, do innego wtryskiwacza konkurencyjnego, który jest kolokwialnie mówiąc szybkim wtryskiwaczem, tylko, że tak powiem kolokwialnie, nie jesteśmy w stanie tego określić i pojąć w momencie, jeżeli nie znamy tych zależności. Czyli teraz dodajemy taki, powiedzmy to, super szybki wtryskiwacz
Czyli ktoś używa tego słowa szybki i co to nam daje, tak? W tym momencie mamy zielony wykres, który jest niejako widocznym różnicą, że ten wtryskiwacz jest szybszy, oczywiście, czyli otwiera się dużo szybciej, bo się otwiera z czasem 1,1-1,2 milisekundy. Natomiast dawka minimalna tego wtryskiwacza jest dokładnie taka sama, pomimo że wtryskiwacz Super B otwiera się z czasem, powiedzmy, dużo dłuższym, 1,6-1,5, ale dawka będzie dokładnie ta sama, tylko przy innym czasie otwarcia. Czyli tutaj tak naprawdę czas otwarcia nie jest dawką. Dawka to jest to, ile wtryskiwacz w tym czasie dostarczy gazu. I kolejną sprawą jest to, jaką wydajność ma ten wtryskiwacz. Czyli tutaj znowu mamy porównanie wydajności, czyli Barracuda 120. Czyli tak naprawdę bardzo podobny efekt byśmy uzyskali, gdybyśmy zmniejszyli dyszę w wtryskiwaczu Super B. Czyli pomimo, że tak jak powiedziałem, niektórzy mówią, że wtryskiwacz jest szybki, szybszy, to on dostarcza dokładnie taką samą dawkę minimalną gazu, natomiast maksymalna dawka również jest dużo niższa, więc tak naprawdę tym wtryskiwaczem nic nie jesteśmy w stanie uzyskać. Jeżeli wtryskiwacz jest zarówno mało wydajny przy niskich czasach i mocno wydajny przy pełnym otwarciu, czyli większą porcję gazu potrafi dostarczyć przy maksymalnych obrotach silnika, tym wtryskiwacz jest po prostu lepszy, tak? Czyli nie możemy powiedzieć, że wtryskiwacz jest szybszy, bardziej wydajny, tylko wtryskiwacz im ma większy zakres pracy, tym jest wtryskiwaczem lepszym, czyli może mieć minimalną dawkę, ale musi mieć również maksymalną. I tylko wtryskiwacz, który potrafi zrobić bardzo dużą dawkę i bardzo małą dawkę, nawet bez tego, bez takiej zależności, czy to jest czas otwarcia 1,5, 1,1, 2 milisekundy, istotne jest, jak duża jest dawka tego gazu. Mówiąc o wydajności wtryskiwacza, czyli wtryskiwacza Super B 115, 130, 145, warto również wspomnieć tutaj o zależności wydajności wtryskiwacza od jego ciśnienia zasilania. Czyli tutaj powiedzmy, że może naruszę kolejny mit, że wtryskiwacz nie lubi pracować na dużych ciśnieniach. Czyli porównamy sobie wtryskiwacze o wydajności 115 z różnym ciśnieniem. I tak, tutaj mamy w tej chwili pokazane trzy wykresy, gdzie wtryskiwacz przy ciśnieniu 1 bara ma wydajność 115, 120 ma przy ciśnieniu 1,3 bara i 135 ma przy ciśnieniu 1,5 bara. Czyli ten wtryskiwacz mocno zmienił swoją wydajność maksymalną w zależności od ciśnienia. Natomiast jeżeli popatrzymy tutaj na dolny zakres, to minimalna dawka z każdego wtryskiwacza, którą widzimy tutaj, to jest minimalna przy ciśnieniu 1,5, to jest minimalna przy ciśnieniu 1,2 i minimalna przy ciśnieniu, gazu 1 bar. Ona tutaj tak naprawdę nieznacznie się zmieniła. Natomiast wydajność wtryskiwacza z wartości 115 wzrosła do wydajności około 135. Więc tak naprawdę ciśnienie gazu nie zmienia mocno minimalnej dawki gazu, natomiast zmienia bardzo mocno maksymalną dawkę gazu. I tutaj tak naprawdę zależy od Was, czy wybierzecie wtryskiwacz o większej wydajności i ustawicie go na niższe ciśnienie, czy wybierzecie wtryskiwacz o mniejszej wydajności i ustawicie większe ciśnienie. Ja mogę ze swojej strony zalecić to rozwiązanie z mniejszą wydajnością i wyższym ciśnieniem. Wtedy wtryskiwacz będzie na pewno pracował lepiej, stabilniej na wolnych obrotach i będzie jego wydajność dużo większa na wysokich obrotach. Takie coś można bardzo mocno zauważyć na konfiguracjach, na przykład z reduktorem ADAPT, ale to już kiedy będziemy omawiać może jeszcze reduktory.
Kończy Wasz Pan z tego oszczędź. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że w sposób empiryczny przedstawiłem, czym się wyróżnia nasz wtryskiwacz. Wszystkie informacje o tym wtryskiwaczu i innych naszych produktach możecie znaleźć na naszej stronie albo w linkach poniżej filmu. Pozdrawiam i do zobaczenia. Do następnego.